Michał Kozłowski. Od początku swojej pracy zawodowej pracuję z kobietami. W tym sezonie mam okazję prowadzić czwórkę bezterniczki kobiet wspólnie z kolegą Jakubem Urbanem. Sportowcem takim najbliższym mojemu sercu to dla mnie prosty temat. To jest moja żona, medalistka olimpijska z Brazylii, z Londynu. Powiem dlaczego. Dlatego, że miała wiele w życiu przykrych rzeczy związanych z kontuzjami, różne opinie na jej temat, że do tego naszego sportu może jest trochę za filigranowa, za mała. Ona z tym wszystkim sobie poradziła, zdobyła 2 medale na igrzyskach, zdobyła medale na Mistrzostwach Świata, na Europy, udowodniła sobie i tym, którzy w nią czasem może nie do końca wierzyli, to, co jest najważniejsze, czyli że każdy może osiągać sukcesy i to zależy tylko od niego, od jego charakteru i motywacji. Powiem szczerze, dla mnie każde emocjonujące zawody są u nas w Polsce na Stadionie Narodowym. Miałem okazję tam być na kilku imprezach, na meczu piłki nożnej, na żużlu po wielu latach, ponieważ w Grudziądzu chodziłem jako dziecko na żużel. Teraz niedawno byłem tam na żużlu na zawodach międzynarodowych. Kapitalna sprawa, kapitalny obiekt, tylko się cieszyć, że mamy taki w Polsce. Ja spędzam na wodzie lub przy wodzie, ponieważ jestem żeglarzem, wszelkiego rodzaju sporty wodne, także znajomi się ze mnie śmieją, że tu na motorówce pływam zawodowo, przyjeżdżam do Bydgoszczy, do swojego miasta, gdzie teraz mieszkam, jadę na Zalew Koronowski i tam pływam na motorówce, ale już turystycznie ciągamy się na nartach, na kołach wszelkiego rodzaju, bądź pływam na jachtach żaglowych na Mazurach przeważnie, bo niestety na morze trochę za mało czasu w mojej dziedzinie, w mojej pracy. Niedługo wyjeżdżamy do Stanów, tam w Sarasocie Mistrzostwa Świata. Skupiamy się, żeby zająć jak najlepsze miejsce. Mam nadzieję, że osada będzie w finale, a w finale to już wszystko może się zdarzyć. Może walczyć o medale i po treningach, po tym jak widzę, jaką prezentują formę w tej chwili, myślę, że będzie dobrze.